Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście, moi drodzy, nazywam się Erich Czechu-Czechowski. Witam was w kolejnym odcinku z gry Dinozaury, w sensie i naszego parku. Moi drodzy, aha, bo ja nie mam cheatów, trzeba włączyć cheaty. Dobra, widzowie, jakby ktoś się zastanawiał, jakie cheaty używam, to jest to taki program, który nazywa się VMod i tam sobie ustawiam, że na przykład mają być nielimitowane, powiedzmy, to, że nie musiał wymieniać tego Rangersami, bo to strasznie dużo czasu. Tak, oczywiście kolejny odcinek, no tu za dużo się w tych odcinkach nie dzieje, niestety jeszcze nie zdążyłem zmontować owych odcinków i nie wiem do końca, jak to wyszło, czy za dużo gadałem, czy za mało gadałem, co tu się działo, za bardzo nie mam pojęcia. No wiem, że te dinozaury się mocno nadupcały między sobą, ale my oczywiście tworzymy kolejne, słuchajcie, tu jest masa tych dinozaurów, no, umówmy się, Chunky robiliśmy, te robiliśmy, to przyszedł czas na te, po raz kolejny, dinozaury typu roślinożerne i typu długoszyjne, więc będzie ich gigantycznie dużo, one się nie biją, te dinozaury, więc... W ogóle wiem, że to seria zbicia się dinozaurów i tworzenia takiego parku, ale aż muszę powiedzieć, że dzisiaj mam tak, słuchajcie, dobry dzień. Tylko się nie wyspałem, więc jakbym dzisiaj na odcinku był taki trochę mało przytomny, to powiem wam szczerze, że ugotowałem obiad i nawet nie wiem, jak to zrobiłem. W sensie wstałem, od razu poszedłem wstawić i gotować obiad i ugotowałem obiad i zjadłem obiad. Jest minęły 2 godziny od wstania, zrobiłem obiad, zjadłem, mam kawę, nagrywam odcinek. Zajebiście, słuchajcie. Zapomniałem mi zmienić kolory. Kurczę, blaszka. Będzie więcej tych zwykłych. Ale tu jest martwy dinozaur. Ty ten też jest martwy? Panie dinozaurze, pan jest mało martwy jak na martwego dinozaura. Halo? Przyszła ta Kasiopeja i rzuciła Erkę i chłop się nie może ruszyć. Spetryfikowany został. Low health? No nic, bywa, słuchajcie. No jak dopuszczę tu kolejne 40 dinozaurów, to ja nie wiem, słuchajcie. W sensie jest niewiedzone. Co tu się dzieje? A ci są content nawet. Ci się lubią. Ten ma nawet spoko skina. W sensie widziałem lepszego, ale jest w miarę okej. A ten to jest zielony. Te fioletowe są lepsze. Te takie bardzo, bardzo oczobitne, że tak powiem. Ten jest samotny. No ciekawe, jakim cudem jest samotny. Może bo wcześniej rozpierdupcył 30 swojego gatunku. W ogóle przetrwał jakieś inne te gatunki? Tego gatunku? Coś są, ale nie jest widzowie wysoko. Jest nisko, bym powiedział. Wiecie, co się nauczyłem? Nauczyłem się jednej z ważnych rzeczy. Mianowicie, długoszyjne na samym końcu trzeba zrobić. To jest najważniejsza sprawa. Długoszyjne na samym końcu, słuchajcie. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest, słuchajcie, taka. Ale no to będę wiedział, słuchajcie, na przyszłość, nie? Druga sprawa jest taka, że no na pewno to poprawimy. Znaczy, to jest jedno. Ja wstałem dopiero, widzowie, nie bijcie mnie, spoko. Tutaj są jakieś dinozaury? Nie ma, jest ten jeden, ale jest samotny. No ciekawe, czemu jesteś samotny, gościu. Ciekawe, ale ma ładne te, takie coś dziwne. Ale jeśli chodzi o jakość tego, to jest tak dobra. Przybliżysz to, gościu, zobacz te tekstury, jakie kurwa, to są dobre tekstury, no nie? Się dużej, wysokiej jakości. A ten będzie, a nie, też jest samotny. On nie lubi być samotny. No nic, słuchajcie, no bywa, no musi sobie tutaj znaleźć swoich przyjaciół. Tutaj za duża populacja jest i powoli się zaczynają wkurwiać. Teraz będzie bitka znowu. O ten skin skóry mi chodziło, że ten jest najlepszy, zajebisty jest. No i ten też w sumie w miarę spoczka. A ten to bez porównania. Dużo tych skórowych takich. Dobra. Wypuszczamy dinozaury. Nie wiem, czy je wypuszczaliśmy, czy to jest pierwszy raz. Dilofozaury. Może ja już jakieś zrobiłem, poczekaj. Nie, jest Dilophosaurus 1, ale może na innej wyspie robiłem. Dobra. No to idzie kolejne 40 dinozaurów. Tak wyglądają, jeszcze raz wam pokażę. Nic ciekawego chyba. No to ciekawe jest to, że patrzcie, co tu się dzieje. Ty, ale podobne są w ogóle bardzo. Jo, pierhuper, widzicie to? O kurwa mać. No to ciekawe jest. Dobra, kurwa. Dobra, widzowie. Drakorex, chyba tak się... Co? Drakorex, chyba tak się nazywa. Drakorex, tak. Jest to jeden z mniejszych dinozaurów, na pewno, jakie widziałem. Myślał statystyki tego dinozaura, bo to jest pierwszy raz, kiedy go wypuszczam. No, Show Dinosaur Statistic nie za bardzo działa coś na tym dinozaurze. No nie działa. Co jest? Dzięki, nie działa. Halo? A ja zobaczę jego... Dzięki? Nie, to nie jego, ty. Dawaj mnie... Kurwa, nie chcę tego. Chcę tego. Chodź mnie tu, no.
prozie. Proszę mnie tu się samotny jest. Zobaczmy. No jest to co? Ciekawy dinozaur na pewno. No który nie waży dużo też na pewno. 600 kilo, to w sensie, no to jest dużo, tylko w porównaniu do. Ty, a ten jaki bielutki fajny. W porównaniu do na przykład tego 51 ton. To nie dużo. No, ten rodzaj, powiedzmy, skina jest najfajniejszy. Ładny jest, bardzo jest ładny ten dinozaur. To jest jak w CS-ie, słuchajcie, mieliśmy tego. Kto grał w CS-a, to wie, o jaki skin mi chodzi. Ten taki benzynowy, nazwijmy to. Tu mam benzynowe dinozaury. O! Co to za bitwa? A to ty jej. To Standardzik. A tu co to za martwina? Kurwa, co tu się... To jest taka zadyma, słuchajcie, no jest za ciasno, nie? Jest widzowie ciasno. Zobacz, co tu się dzieje. Ci się biją tutaj i tego, no jest słuchajcie, ciaśniutko giga. Tu jeszcze zbuduję im wodę czy coś, no nie wiem. Ale no jest niewąska, tak? Jedzenie przy wodopoju ma to logiczny sens, prawda? No to ci padają sobie, ten zabił tego, a więc ten będzie wkurzony, bo mu grupa socjalna pewnie się zaczyna wybijać, chociaż akurat tutaj sporo tych przetrwało. Sporo tych hanków akurat tutaj jest. I fajne kolory mam. Ale no tak głównie to nie przetrwały za dużo. Jeszcze bym sprawdził jedną rzecz, bo te nowe wypuszczone dinozaury to są te. Jest socjalna grupa do 8, idealna populacja do 12. No nie odnajdą się tutaj. No zdecydowanie słuchajcie się nie odnajdą. Będzie im na pewno ciężko przetrwać jako gatunkowi. No przetrwa gatunek najlepszy, prawda? A jaki to będzie, to się przekonamy na końcu. Co zrobić nowe dinozaury. O! Tej bitwy na pewno nie widzieliśmy. O! No, chciałbym zobaczyć. One się po prostu stykają. Tak. Okej. Jest to zdecydowanie ciekawa bitwa. No widzowie. Co wam powiem? No ten rodzaj ma strasznie grupę socjalną małą, więc jeżeli... I wydaje mi się, że jedyną opcją jest znaleźć tutaj miejsce, jakiś mały zagajnik i swój świat wtedy tam żeby znalazły. To jest, wydaje mi się, takie jedno z nielicznych rzeczy, które mogą się stać. A, bo w ogóle jak już tu zacząłem, to słuchajcie, takie o się zrobiłem, bo usunąłem tamto, ale po prostu tutaj dałem, żebym więcej mógł wykluwać, więc tak to wygląda. Bo tak jest mniej klikania generalnie, a te sukces rate to są mi niepotrzebne, no bo na razie robimy te podstawowe, nie, dinozaury. I też dinozaury będą zdecydowanie miały więcej miejsca. Może zrobimy kolejne jakieś jeziorko i tak dalej, więc tam gdzie wcześniej były do wykluwania budynki. Aku center możemy usunąć, bo to i tak niepotrzebne. A ten co się tu skrył? Siema. Co tu się dzieje? Se spał pewnie i się obudził. Dobra, zrobiłem taki jeszcze jeden zagajnik. No co? Przyda się na razie. Może jeszcze jeden tutaj machnę. Te dinozaury akurat się szybko zrobiły, więc wypuścimy je i machnę tego. Patrzcie, co tu się dzieje. Nie, no to chyba na miniaturkę idzie, widzowie. Chyba jest miniaturka robiona. Kurde, nie nawalałem się między sobą gatunki, tylko... Właśnie one się same nadupcają, a nie między sobą, no. W sensie gatunkowo się nie nadupcają. Nie ma wojen gatunków, tylko te same się nadupcają, no. Zastanawiałem się tak swoją drogą, czy tego, czy słuchajcie, te mięsożerne jak będziemy robić, to też wypuszczać ich tak dużo, czyli około 40. Postanowiłem zrobić tak, ponieważ one się i tak będą wybijać między sobą, że ich grupa socjalna będzie za duża, więc ostatecznie ta grupa nie będzie 40, a będzie zdecydowanie mniejsza, więc myślę, że to w miarę uczciwe będzie. Tego widzowie skinka chciałem zobaczyć. Poka niebieski miał być. O kurde, poka. Jo, pierchwyce. Ale kozacki skinek. Fajny, co? Fajny skinek. To jest ten standardowy dinozaur, jest ładny. W sensie, znamy go już, jeżeli oglądałeś poprzednie odcinki, to ten jest fajny. No tu są różne skiny, zaraz wam wszystko pokażę, widzowie. Tu o taki. No ładne są, nie? Każdy jest inny, słuchajcie. Fajne, taki... Taki. To jest ten standardowy, co miałem wcześniej. On też jest ładny, taki zielonkawy. No i tyle. No i te drako coś tam się nadupcały między sobą ciągle. Drako reksy. A, wiem dlaczego drako reksy, bo wyglądają jak smoczki, nie? W sensie taką głowę miałem smokowatą bardzo. Jak sobie myślisz głowa smoka, to widzisz to, no nie? To prawda akurat. A tu kto? A umiera? Czemu umiera? Ale żyje, ty. Ale umrze. Umrze? A umiera z głodu, bez kitu. Co to kurwa jest? Czemu on śpi? Nie, umiera. No nic, no umrze, no. Jedzenie, słuchajcie, masa. W sensie jest sporo. Więc powinien móc sobie poradzić. Tu jest jedzenie, które mógłby zjeść, więc powinien jakoś dać sobie radę.
prawda? Ty nie, tu wszystkie te umierają, co one jedzą? Wait, what? Poczekaj, poczekaj, co? Co one jedzą, wizowie? No ja tu nie mam nic innego, mam tylko ten dolne, górne i tyle. Halo? A nie, a ten jest zajebiście, patrzcie. A nie, no te są najedzone, czyli po prostu to są gałgany i one po prostu nie mogą znaleźć żarcia sobie. O, i tu się na przykład fajnie trzymałem. To jest fajne bajorko, tu jest fajne miejsce na sobie chillowanie. Tu ile w ogóle jest miejsca? Ty, teraz się zorientowałem. Czy tu kolejne bajorko będzie, gościu? To jak co, widzowie, ale jedzenia to tu jest masę. Co jak co, widzowie, ale jedzenia to tu jest dużo. Patrzcie, jest pełno wody, wszystkiego tu jest. Dobra, na razie tyle starczy. Wiecie ile, kurwa, ile tu jest wodopoi, ty. Wszędzie są jakieś wodopój, więc jakby... No dzięki temu będą się trochę mniej zabijać. Ty, ale ładny. O kurde, molek, ty. A co to w ogóle jest? To jest chunk? Ale ma dziwną głowę. Okej, ładny. I są sobie je w ziemię? Nie, to tak dla pisu tylko. Tak, w zagajnik biegajcie. Genialne. O kurde. Jak się fajnie w grupy trzymają, tylko nadal ich populacja jest za duża na tym terenie niestety. Dobra, to co? Przyszedł czas na te standardowe boby. One na małej przestrzeni potrafią trzymać w 35 osób, nie czy coś. Jakby, no ufam, że te sobie na pewno jakoś, myślę, poradzą, chociaż będą, że tak powiem, łatwą przekąską dla większych dinozaurów w przyszłości. Teraz chciałbym poglądać te skinki, dlatego tak wolno wypuszczam. Poka. Okej, ten jest taki żółtawy. Ten jest, widzowie, taki niebieskawy. Fajny ty, fajny, podoba mi się. Ten, o ten jest zajebisty, pomarańczowo-czerwony. Koks. I ten taki, jaki to jest kolor? Purple, fioletowy. No i tu już standardowy. Nie ma szału. O kurde, te cały czas wkurzone, bo wkurzone, ale se tutaj stoją. Ale one są giga duże, widzowie, patrzcie. To jest 60 ton jebańce ważą. No, w porównaniu faktycznie, myślałem, że to 18 to jest duże, ale w porównaniu do tych, powiedzmy, 18 ton, nie? Jak to? Chociaż to też chyba waży 60? 51. No ale w porównaniu do tych mniejszych, to faktycznie one są mniejsze, w sensie to są o wiele większe. W istocie. Zobaczymy, jak to się te będą trzymać. Te są bardzo ciekawe. Ja im kibicuję, lubię te dinozaury. One są, mogą być strasznie ich dużo trzymane na mojej powierzchni, dlatego je lubię. Ważą 400 kilo, czyli tyle co tamte smokowe dinozaury. I tak się grupy jakoś będą dzielić. Też mają, zobaczcie, populację mają gigantycznie dużą, więc na pewno dziś sobie jakieś miejsce pośród tych wszystkich dinozaurów znajdą. A muszę pamiętać o tym, że otrzymywać nagrywanie. Dobrze, że się zorientowałem, jak tylko powiedziałem, że zrobiłem, bo sobie tu taki zagajnik i wypuszczamy te dinozaury. Takie, to jest taki brat chyba tam tych mniejszych dinozaurów, tych kolcowatych, powiedzmy, no nie? Tylko taki większy brat, bo ten to wygląda na jakieś dzika kompletnego. I waży 700 kg, a ich brat waży... A ich brat w ogóle żyje? Chyba tak, to są te czanki, kuzyni. A nie, ty ważą 3 tony, a tamte 700 kilo? Co? Te są ciężce niby. O kurde, nie wyglądają, wyglądały, że tamte dziki. No i tak sobie to wygląda. Taki oces, pomarańczowy skinek, biały, zielony, ten w teorii jest jeden z fajniejszych, czyli taki pomarańczowo-czarny, no i ten mój ulubiony. O kurwa, faktycznie jest moim ulubionym. Jopier Hooper, ale koks jest. Taki niebieski, ty, bez kitu, ale fajny, no. Ten mi się podoba, w giga. Fajne te dinozaury w ogóle wyglądają in general. W ogóle przestałem dostawać informacje o jakichś walkach, w sensie dosłownie nie dostaję informacji o walkach. Od dłuższego czasu nie dostałem, chyba z 10 minut nie dostałem informacji o żadnej, słuchajcie, walce. Autentycznie wam powiem, tu się nie biją dinozaury, o dziwo. Co jest dziwne, no nie? Ale o, i sam ten mówiłem, że one się odnajdą, słuchajcie, tutaj. Mimo tego, że są małe, mimo tego, że będą później miały ciężko, to gdzieś tu się odnajdą, bo one zawsze się gdzieś wcisną. Przez to właśnie, że są małe i potrzebują mało przestrzeni. Poka mnie walkę pod jajcami. Znaczy, to w sumie samice są, więc... I... Co on się tak... Animacja mu się ciągle resetuje, co jest? Bo ten team, tu jest za dużo ludzi i one nie mają jak walczyć, bo mu się animacja ciągle resetuje z kidu. Ty, ale ma chyba uderzenie skierowalną za 70, mi się wydaje. I ma te kolce na końcu, więc jakby... Matka natura dała mu całkiem poważny asortyment bitewny. To jest pierwsza z informacji nielicznych, które dostaję o walce od dawien dawna. O kurde.
Za ile mu uderzył? Za 67, a ten, o kurde, chyba za trochę więcej. W sensie 67 mu zostało. No dobra, to one się teraz pewnie będą wybijać, żeby tutaj, bo grupa socjalna ich za duża jest. Populacja też jest za duża, więc teraz one będą się pewnie bić cały czas. Zobaczymy, jak to przetrwa. Ja idę, słuchajcie, tworzyć dinozaury. Ostatnie kuzyni, słuchajcie, tych czanków i tych kolcowatych i no nie może być tak, słuchajcie, że no nie może być tak, widzowie, że słuchajcie, cały czas źle robiłem dinozaury? Kurwa, nie te robiłem, widzowie. Anuluj. Niestety, widzowie, a nie, ten akurat dobry wysyp. Ty. Ale to i tak go wypuszczę, iść na wolność. Dobra, widzowie, bo powiem wam tak szczerze, powiem wam tak, widzowie. Ja wiem, ja nie chcę, żeby ten odcinek, ten pewnie, ja już mam 1,5 godziny jakoś nagrane godzinę. I pewnie z czego ostatecznie materiału wyjdzie 10 minut, więc nie chcę, żeby to było nudne. Słuchajcie, czas wyczyścić. Czas wyczyścić, słuchajcie, to wszystko, co tu się dzieje, poka mnie bitwę. Dodawanie efektu, przecież ja zamontuję ty. Mogę dodać epicką muzykę i wszystko mogę, ale nie chce mi się. Więc słuchajcie, co? Trzeba, słuchajcie, zrobić jakieś dinozaury. Wydaje mi się, mięsożerne w sensie. I wydaje mi się, że zaczniemy, słuchajcie, taktycznie od Dilophosaurusów. Tak, moi drodzy, zaczniemy, słuchajcie, od Dilophosaurusów. Oczywiście robimy tyle samo, czyli 40. Niech zacznie się, słuchajcie, Battle Royale. Może 40 to nie jest najlepszy pomysł, widzowie. Ty, nie wiem, czy go wcześniej widziałem, ale zajebisty. Taki biało-czerwony. Polskę górą, gościu. Dobra, no wszyscy się nadupcałem między sobą. Dziwo jest, z jakiegoś powodu nie ma martwych dinozaurów. Gdzie się cały czas dostaje informacje o bitwie, natomiast... No martwych dinozaurów nie ma, naprawdę, ale patrzcie, ile tego jest. Pierwszy raz chyba w historii gier komputerowych na tym komputerze przez 5 lat. Pierwszy raz w historii mam tak, że mój procesor jest używany na 90%, bo to jest mocny procesor. Pierwszy raz mam tak, że procesor już... Słuchajcie, tam kaszle, gościu, i postanowiłem, słuchajcie, nie robić 40 tych... O kurwa, quadra kill, penta kill, gościu, co? Postanowiłem zrobić ich 20, a nie... Co tu się dzieje? Ty ile on już osób zabił? Jedną? Ale przecież skasował chyba z 15, ty. Ale killer. Pokaz tacy. Właśnie nie pokazuje, w sensie... Nie wiem, czy to wina mojego kompa, czy to trzeba poczekać na to. Nie, no tu pokazuje, więc... Czemu nie pokazuje? Nie wiem. No poka, no. Nie, gościu. No nic, słuchajcie, tak to wygląda. Więc zrobiłem, słuchajcie, po 20, ale zapytacie, czego jest następne 20. Zobaczycie. Najpierw skinki. Trzeba robić zadymę, słuchajcie. Trzeba robić zadymę, bo inaczej nudy będą. Fajny, podoba mi się skinek. Ja wolę na free kamerze to zobaczyć. Poka. Taki ose szary jest. Spoko. Wiecie, to szczerze mówiąc nawet lepiej, bo w sensie, że teraz je wypuszczam, bo tak zawsze chciałem na końcu wypuścić, prawda, ale teraz jak się, słuchajcie, dłużej nad tym wszystkim zastanowiłem, to jeżeli wypuszczę je teraz, to one się wybiją i też będą mogły w pewnym momencie paść, więc to ostatecznie wyjdzie nawet lepiej, bo ich zostanie 10 i jak będę wypuszczał te nowe, to nie będą, to wiecie, bo jakby teraz te wszystkie roślinożerne się wybiły między sobą i wpuściłbym mięsożerne, to by... Zostało z nich nic. A tak? Mają jakieś realne szanse na to, że po prostu gdzieś tam te dilofozaury, powiedzmy, w bitwie padną, no nie? Czy coś takiego. Więc istnieje szansa, jest taki zielony, to jest niebieski, fioletowy, coś takiego. Nie, też jest zielony, tylko trochę inny. To jest fioletowy, ale za dyma jest. To jest fioletowy? No taki wiśniowy, bym powiedział. Ładny, mi się podoba na przykład. Spoko. Robiłem, słuchajcie, po 4 każdego koloru. Okej, okay. I to jest jakby koniec i teraz robimy nie dilofozaury, tylko te bobki. Te bobki raczej szans nie mają, natomiast mapa jest na tyle rozbiegła i ma na tyle wydaje mi się, miejsca na nie wszystkie, że możliwe, że jakiś sobie tutaj przeżyje, szczególnie, że nie ma ich aż tak dużo, jest po 20, to mogło być gorzej, tak? 20 to nie jest najdłużej. Kurczę, molek, jaki fajny jest, pa. Jo, pierwchruper. Ty, biały taki se, z czerwonego. Fajny, podoba mi się. Dawny koks. Poka tego. Jo, pierwchruper, jaki zielony. Ale kozacki jest. Nie no, bez kitu. Te mają najlepsze skinki. No, te mają tak kozackie skinki, widzowie, że ja w szoku. Poka. Ladies, we
Suń się, gościu. Jaki kozacki. No nie, dlaczego one muszą paść? O, już się zaczyna, ale jest taki przepiękny, Boże. Pokaż mnie to. No nie, nie mają szans niestety te poprawo, wydaje mi się, że... Tu jest te bitwy, już widzieliśmy w tym poprzednim parku, co też nagrywałem. Ale wydaje mi się, że niestety te czerwone nie mają szans. A szkoda, w sensie te... No nie mają, wydaje... O, kurwa, może mają. Ja może mają, bo tamte były po prostu ulepszone. A nie, to jest bardzo wyrównana walka. To jest taki 1-1 walka. Okej. 27-42, ale było naprawdę close. Jejciu, te turkusowe to są moje ulubione, słuchajcie, dinozaury od teraz bez kitu. Ale tu się ciągle teraz będą bić, tak? Czy co tu się dzieje? Nie, teraz się bije ten z tym, tego jeszcze nie widzieliśmy, ty, kto wygra? 54-72, no niestety chyba wygra Deinocyz... No ten purpurowy wygra. Tam turkusowy. No ale bitew jest, widzowie. Tu się ten z tym bije, kto tu wygra? O kurde, tu może być ciężko. No to jest epicki moment, zajebiście, że wypuściłem to na sam koniec odcinka. Bo tak właśnie myślę, że około godziny materiału to jest jeden odcinek, tak zazwyczaj, jeżeli tak mało mówię i tylko wypuszczam dinozaury. Teraz będziemy oglądać wszystkie bitwy, pokaż mi ostatniego skinka. Jo, cię kręcę, ale kozacki ty. Dobra, te mają najlepsze skiny, ewidentnie i turkusowy, to jest mój ulubiony skin, ulubiony dinozaur teraz tego rodzaju. No bo, o, ty, już 5 martwych jest, no to super widzowie. Ty, upolowany został przed poważnie, ty. Te małe są w stanie pokonać tych gnoje? No dobra, no. No jest jak jest, widzowie. Jest jak jest. Uchowa się najsilniejszy. To jest podstawowa jakby rzecz. Tylko też pamiętajmy, że jakby, wiecie, te małe też mogą zginąć, jak się zaatakują te większe, więc... Ale się też mogą wybić między sobą, prawda? Więc zobaczmy, kto tu ma szansę. 77-75, więc jest tak mniej więcej porówno. Wydaje mi się, że Deinonychus jest zdecydowanie lepszy od Dracorexa. I ten Dracorex to raczej nie ma szans, słuchajcie, w tej sytuacji. Ktoś tam uderzył faktycznie, ale no, może być ciężko. Wydaje mi się, że niestety Dracorex padnie w tej sytuacji. No zobaczmy całą tą bitwę. Nie po to się sram tutaj 3 godziny, słuchajcie, i 3 poprzednie, czyli łącznie z 6 godzin budowania parku, żeby teraz nie obejrzeć co tej bitwy. Okej, okay? Daj mnie bitwę obejrzeć. 34-32, no jest kurde remis. Ty, i wycofuje się, paniking, ty. No dobra, bez hitu, ty, to może mocne są. No mają tu jakieś kły tego owego. Wszystko pewnie w zależności od szczęścia, słuchajcie. I wszystko pewnie, no wiecie, to jest tak, że ten będzie miał 50, ten 70, ten zaatakuje tego. No i wtedy mogą zacząć paść. Na początku zazwyczaj pewnie tak się... O, tu już się robi... Już się robi ciekawy, po 27, a nie, 39, o kurde. Okej, okay, i ucieka. No dobra, ciekawy na pewno. Też mam 59, paniking. No tu będzie strasznie dużo teraz tych bitew, nie? Bez kitu, cały czas będą się nadupcać między sobą. Ale to dobrze, a nie. A teraz Chunk się bije z kimś. Chunkiem, to niedobrze. To akurat źle. Te dinozaury, słuchajcie. Te dinozaury powinny... Czy one mają w ogóle dużo do jedzenia? W sensie, czy tu naprawdę... Czy tu jest wystarczająco dużo kus na przykład? Powinno być dużo, nie? Nie mamy jakby jednego składowego mięsa, które one mogą jeść. Raczej w to nie celowałem. No. To dilofon... No i widzicie, teraz się napieprzają między sobą Dilophosaurus z Dilophosaurem. No to różnie może być, no nie wiem. No nie będę na razie strzelać, bo kurde, nie mam zielonego pojęcia. Te mają najbardziej przerąbane teraz biskitu. Te będą miały bardzo ciężkie, jeśli chodzi o same polowanie drapieżnych stworów. Natomiast tak, wydaje mi się, słuchajcie, że... Ty, a to co to jest za dinozaur? To jakiś chyba kurwa szef jest. No to jest jeszcze lepszy w teorii od Ceratozaura. To nie wiem, czy ja chcę tego. A ten? Ten też lepszy. Ceratosaurus jest generalnie jakiś bob z tego, co tu widzę. To jest chyba jakiś bob. A bo wiecie co? Pierdolę to. Ja źle robię. Czas wypuścić, słuchajcie. W następnym odcinku, wiecie co robimy w następnym odcinku, widzowie? Wiecie co robimy w następnym odcinku, gościu? Jeżeli nie wiesz, co robimy w następnym odcinku, a pewnie nie wiesz, to ja ci teraz powiem. Gościu, w następnym odcinku cały odcinek wypuszczamy tylko i wyłącznie mięsożerne dinozaury i patrzymy, jak się biją. Taki jest plan. Jut, taka będzie zadyma. Normalnie, gościu, nie będziesz wiedzieć, co tu się odpieprza w tym odcinku. Bez kitu, ale jest tak dużo dinozaurów, że mój komputer nie wytrzymuje, co jest. Pierwszy raz w życiu mi procesor nie działa, w sensie działa wolniej. I powinien. Sorry widzowie, że nie ma płynnych 60 klatek. Bo lepiej to wytnij, Eryk. Niech widz myśli, że jest. Powiem wam szczerze, że tak długo trzymam tą myszkę i klikam nią, że aż mi zaczęła cierpnie mi i nie dopływa do niej krew, bo zastała się w jednym miejscu. Pracę czucie w małym palcu. Ale że tu walka jest normalnie, bitwa, poka.
Turkusowy, wygraj. Ja obstawiam turkusowego, on musi dać radę. Turkusowy, turkusowy. No nie da, kurwa. A taki zajebisty skin jest ten turkusowy. No niestety padł. Widzicie, one się też między sobą będą wybijać, więc... Też nie ma sensu robić 40 ich, nie? Powiedzmy, że to... Jaki jest sens robić 40, no nie? Dla niej se zjesz. Nie wiem, czy może se jeść swojego? No chyba nie za bardzo ma ochotę jeść swojego, z tego co widzę. Raczej sportowo ważą. Tu jest walka. Cały czas się będą nadupcać. Widzowie, nie wiem, nie wiem na razie, która, słuchajcie, rasa wygrywa, powiedzmy. Zielonego pojęcia nie mam, ale mam nadzieję, że turkusowy wygra, bo jest zajebisy. W ogóle to by się przydało jakoś tak popatrzeć, w sensie, co tu się kurwa dzieje? Które w ogóle dinozaury były pierwsze? Czy one żyją jeszcze te... Patrzcie, ile tu jest tych dinozaurów. Strasznie dużo, ty. Czy one jeszcze nie popadały? No dużo, w grupie się trzymałem. No są tu, słuchajcie, takie miejsca, w które są faktycznie są mocno niedostępne, jak na przykład to. I tutaj sobie ty, proszę, Ankylosaurus na przykład, może sobie żyć, no nie? I on jest trochę tutaj overcrowd, ale umówmy się, tych Ankylosaurów 7 zostało. Na całej mapie, słuchajcie, Ankylosaurus zostało 7 z 40, więc jest to nie lada mało. Tak samo jak pewnie tych pierwszych, tych na przykład, też ich pewnie nie jest zbyt dużo, bo one się strasznie dużo biły. Nie, no więcej, jestem 12-13. Też robiliśmy, ale słuchajcie, tu jest rzeźnia. Wszystkie te oczywiście czerwone znaczki to są dinozaury, słuchajcie, martwe, więc jest ich sporo. Znaczy nie wszystkie. Część z nich to są, że mają mało health'a, a część z nich to, słuchajcie, że są zagrożeniem dla innych. No, te się biją między sobą, no i te też w sumie biją między sobą cały czas. Wszyscy się biją między sobą, ja nie mam czucia w palcu, ale czekam na najważniejsze. A informacje dostaję, że najważniejsze mogę już wypuścić. Moi drodzy, czas na ceratozaury. Oła, ale się podniesiłem, bo całe 2 godziny czekałem, godzinę jak to nagrywam, na to aż to zrobię. Mamy, słuchajcie, pierwszego ceratozaura, ale teraz będzie zadyma na koniec odcinka. Zawsze na koniec musi być zadyma, bo nie może być wcześniej. YouTuber zawsze musi na końcu zadymę zrobić. Dobra, słuchajcie, tak wygląda, oczywiście czerwony, jest to kompletny dzik, ale one mają małą grupę socjalną, a ich będzie w pizdu, widzowie, będzie ich giga dużo. To jest skin, którego chyba nigdy w życiu nie widziałem, wydaje mi się, że to tak jest. A nie, może, kurwa, nie pamiętam. A nie, może? Nie wiem. Nie, ten chyba czarny widzieliśmy, to jest ten czarnawy skin, fajny. Natomiast są, wydaje mi się, lepsze, zaraz będziemy ogarniać, co tu się dzieje, słuchajcie. Ten już jest zagrożeniem dla gości, no na pewno będzie głodny. Tych, słuchajcie, ile jest, kurde, no nie wiem tak do końca, w sensie, czy jest wystarczające jakby jedzenie na całej mapie? Powinno być dużo, nie? Bo ja tu mam giga dużo ustawionych tych na środku, zobaczcie, do kóz, nie? One sobie po prostu wypuszczałem kozy co jakiś czas i chodzi o to, żeby one jadły se kozy, a nie tak tylko bezpośrednio mięso. Natomiast mam jeden pomysł, słuchajcie, mam jeden najważniejszy pomysł, jak zrobić, żeby było czas, bo ja sobie pewnie też w międzyczasie jakby pogarniam sobie, słuchajcie, to mięso i tak dalej, natomiast mam super pomysł odnośnie do tego, gdzie może być mięso. Mięso, tak jak mówiłem, słuchajcie, będzie na wyspie, to będzie wyspa, w której będzie wszystko i będzie też tu mięso i będzie tu, kurde, dużo mięsa, w sensie ten, kto będzie tutaj, będzie miał wszystko, słuchajcie, tylko najsilniejsi tu będą, ale tu będą takie zajebiste rzeczy i tyle będzie, w kurde, żarcia, że to jest szok, gościu. Więc tutaj jest wszystko. Tu też mięso dajemy. Zaraz pewnie te ceratozaury się wkurzą, natomiast tu mamy innego skina. Pokaż. No tego nie widziałem, tak? Nie, tamtego widziałem, tego chyba nie. Ten jest dosłownie taki czarno-biały. W sensie ten to już jest czarny. Tamten to jest taki szary, coś takiego, no nie? Zaraz zobaczymy, ale panikują. No tego też nie widzieliśmy. Taki brązowo-zielony? Poka mnie to. No taki, słuchajcie, pomarańczowo-brązowo czy zielono, coś takiego, no nie? Fajny nawet. Wypuszczamy, bo ja to muszę wszystko szybko robić, bo jak one się wypuszczą, a ja ich nie wypuszczę, to... co? Że w sensie ja je wypuszczę, one się zaczną bić, a je będę jeszcze wypuszczał, to nie będę miał za bardzo czasu. I tak jeszcze pomarańczowy, tego też skina nie mieliśmy, no teraz mamy. Kiedyś nie miałem, teraz mam. Wiadomo, fajne. Wypuszczamy, słuchajcie. Mamy tu jakieś bitwy, czekam aż kurwa, jakie lagi. Ceratozaurus zacznie się bić. Czekam aż ceratozaurus zacznie się bić. Jak ceratozaurusy zaczną się bić. Co są ceratozaury? Wkurzone są już? Nie, im powoli... Ojej. Im powoli, widzowie, wkurzenie. Im widzowie, wkurzenie dość powoli idzie, więc... No patrzcie, bo to... Wiecie, że komputer to musi wszystko... Wiecie, dlaczego jest duże zużycie procesora u mnie? No bo patrzcie, ten każdy dinozaur, to komputer musi liczyć, co on robi, nie? Tak mi się wydaje, że na tym to polega, że on liczy jakby...
dlatego jest duże zużycie, że on musi liczyć, co zrobi dinozaur. No nie, powiedzmy, nazwijmy to niestety na strytusowy pad, no ale nazwijmy to symulować ich życie, tak? Pojedynczo każdego dinozaura, a tych dinozaurów jest... No łącznie to już pewnie jest 400 wypuściłem, ostatecznie nie wiem ile jest, wiem, że tu jest fajny zagajnik, którym się fajnie trzymają w ogóle. No i zobaczymy, jak tu się dzieje. Jest pierwsza bitwa ceratozaurów. Wydaje się, że brązowy wygra to z czarnym. Tak na to wygląda, że brązowy jednak... Że brązowy, no taki biało-czarny wygra z czarno-szarym. Wszystkim was się lepiej podoba, można napisać gościu. Mi się podoba... Kurde, nie, ciężko mi powiedzieć. Oba są fajne w sumie. Chyba ten czarno... A nie wiem w sumie. No i tu jest te właśnie żarcie, nie? O którym mówiłem, że tutaj będzie takie zgromadzenie wszystkich gości, że kto ma dostęp tutaj do tego miejsca, to ma dostęp do wszystkiego, do wszystkiego gości. Tu jest wszystko. Jeszcze trochę mało jedzenia tego takiego naziemnego, więc zdecydowanie trzeba tu jeszcze walnąć z 3 dispensory. Tu jest taka wyspa raju, tak? O to mi chodzi, że tutaj ma być najwięcej, słuchać bitew. Tak sobie to wymyśliłem w głowie, że tutaj będą się ciągle nadupcać między sobą. Tu będzie taki, wiecie, wyspa, w której big risk, big reward. Wiesz o co chodzi? Dobra, mamy kolejną bitwę. Tam co ludzie sobie gają. Kolejne bitwy, strasznie dużo bitw. Na koniec odcinka, widzowie. A tutaj kto wygra? Ciekawe, śmiesznie było jakby Dracorex pokonał tego. A tu jest bardzo wyrównane, jeżeli one faktycznie, bo... Modyfikacje genetyczne, słuchajcie, są w tej grze pojebane i to trzeba przyznać, że jeżeli zmodyfikowany jest jakiś dinozaur, no to versus dinozaur zwykły, to chłop nie ma szans. Ale w takiej bitwie jak mamy tutaj, czyli 0 modyfikatorów i 0 modyfikatorów, to jest bardzo wyrównana, słuchajcie, bitwa. I często jakaś bitwa wcześniej, gdzie straciłeś 10% HP, jest w stanie, słuchajcie, rozdupić to. I proszę bardzo, Dilophosaurus pada od Dracorexa, rozumiecie to? Ło kurde, jaki knockout. Wow, man, holy shit. Jak tego, barany. Czyli wy, nie no widzowie, wy najlepsi. Jak barany, czy tam owce? Nie no, owce się tak nie barany, kurwa, kozły, one się tak biją. Baran, to ja jestem gościu. Ty, no dinofozaury to przegrają z kitu, co jest? Czemu tak wcześniej zmiotły? No nie, jak robiliśmy poprzednią wyspę, jak nie widziałeś dokładnie. Ale teraz dinofozaury, słuchajcie, dedek, no patrz. Poka mnie animację ataku. Łoci chwicy. Ale akces, widzowie. No tutaj nie ma miejsca na jakby na dwa rodzaje tych dinozaurów, w sensie tu jest tylko miejsce, słuchajcie, dla jednego dinozaura. Albo dinofozaury, albo słuchajcie, te drugie. Nie ma pośrodku, natomiast no będą się pewnie walczyć do wyniszczenia, zobaczymy jak to będzie. Na razie też walczą ceratozaury, powinno być ich 20, ale widzę, że już jest na pewno jednego mniej i pewnie też nie tylko w tym, słuchajcie, wypadku. To jest bardzo brutalne, jak on to zabija. No dobra, chłop miał 100% życia, ty. Nieźle sobie poradził. Co tu się dzieje, co to za walka jest? To jest ciągle ta walka. A nie, to jest inna, bo tamto... A nie, to samo. Dilophosaurus kontra ten Dracorex. No i tu zobaczymy w sumie, kto wygra, bo to jest takie dość mocno może być wyrównane, wydaje mi się. Ja wolę na tej kamerze, bo dzięki temu mogę sprawdzać życie. No i tutaj na przykład Dracorex spadł, więc widzicie. To jest bardzo wyrównane. Tych Dracorexów... Z kitu, tych... Ło, kurde, ale to było fajne. Wow! O kurde! O ja pierchupy, ty, tego jeszcze nie widzieliśmy, słuchajcie. Tych Dracorexów to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No niedużo, niedużo jest tam. 15, coś takiego to jest to... Znaczy, no mogło być mniej tak, ale no... Nie jest to, wiecie, z 40, więc to jakby nie no, najwyższy na świecie, no. Gościu, tu ściale, ty, patrz pod nogi. Alfa dostał w pierdziel. Czy on jest nadal alfą, jak nawet jak dostał w pierdziel? Nie wiem, w sumie. To musi zginąć, żeby był. Ale się ledwo co trzyma na tych nogach. Widzowie, patrz to. Ale fajnie biegają, jak są ranne, patrz. Tak dziwnie strasznie. No nie, tak się słania na nogę, że tak to powiedzmy. Dziwnie strasznie biega, jak jest ranny. Co to jest? Dobra, widzowie. Jeszcze jakaś walka na koniec odcinka, czy nie? Ceratozaurusy będą się cały czas bić. CRT to pewnie ceratozaurus, no. No tak. Jest ceratozaurów wypuściłem 20, więc to jest sporo ceratozaurów, znaczy no bez podjazdu, jeśli chodzi o ilości dinozaurów łącznie, ale no, to też nie jest najmniej, tak? 40 ceratozaurów, to jest, znaczy 20 ceratozaurów, to jest dużo, szczególnie, że to mięsożerne zwierzęta. Dziwo stałem na tej wyspie
Mimo tego, że ich grupa, a nie, no to że tak, no, populacja jest na maksa, socjalna grupa jest duża, no jest tu jedzenie przede wszystkim. I to jest jedyne miejsce, chciałbym tylko nakreślić, w którym jest jedzenie, nie w postaci biegnących ludzi, tylko w takiej tej. Bo myślałem, że pierwszy raz w życiu jest ranny jakby ten duży, ale nie, to po prostu, co tu padło? Okej, mój ulubiony dinozaur, mój drugi ulubiony dinozaur. Nawet w moim ulubionym kolorze. No one będą ciągle walczyć. Tu Dracorex. No pada niestety. No padnie. Nie ma żarcia chyba nawet, nie? Tak, umiera z głodu z jakiegoś powodu. Znaczy, no tu ma żarcie. Ale rozumiem, że jest ranny i nie może się ruszyć. Okej. Dracorex znowu padł. No tych Dracorexów zaczyna, słuchać, brakować. Powoli, bo powoli. Ale tych Dracorexów brakuje. No i zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. No zobaczcie, znowu Dracorex spada. Tych Dracorexów może być ciężko z tymi Dracorexami, żeby one sobie poradziły. Bo jednak mocne są Dilophosaury. Raczej tutaj też GG jest. Oślepiony został. To pewnie zależy jak tam RNG padnie, tak mi się wydaje. Każdy na przykład inny trzeci dinozaur nie może zainterweniować, albo coś takiego, tak mi się wydaje, że nie może. No Dedek. Dracorexa. To jest super animacja. Świetna animacja. Dzięki twórcy. I tutaj ceratozaury. W ogóle ceratozaury to one wyglądają na super groźne, natomiast ostatecznie to są największe boby ze wszystkich bobów, jeśli chodzi o dinozaury tak generalnie. Jeśli chodzi o mięsożerne w sensie. Nieważne tylko to one, tak? Na pewno chcę zobaczyć tego, słuchajcie. Zaraz wam powiem, co jutro robimy. Jutro tak. Właśnie, bo to już koniec odcinka widzowie, więc przypominam łapkę, górę, komentarze, subskrypcję oraz napisaniu komentarza. Możesz wpaść na różne moje kanały, na przykład link w opisie, na Twitchu albo na drugi kanał YouTube'a, zobacz sobie Rewinda. Moi drodzy, jutro tak, patrz. To, nigdy tego nie robiłem. To zobacz, jak to ma szczenę, gościu. Czy to jest w stanie połknąć, gościu, na pewno jakiegoś takiego dużego dinozaura solo? No i te, o których to są hybrydy, to już nawet nie wspominam widzowym. To już jest taka miazga, to już jest taka miazga widzowie, że to jest szok. Bez hitu. Ten jaki zajebisty jest. Wie to on tylko waży w sumie. A ten? Nie wiadomo. A ten? 14 ton, gościu. To będzie taka konkurencja dla i tyranozaur 18. A ten 20? Kurwa, widzowie, jutro to jest najlepszy dzień na świecie, więc spadnij godzina 16, bo moi drodzy są odcinki codziennie. Kocham was, dziękuję bardzo serdecznie i mam nadzieję, że ten odcinek wyszedł fajnie, chociaż mam wrażenie, że za dużo na razie się nie dzieje. Jutro będzie zajebiście, jutro będzie najlepszy odcinek wszechczasów. Wpadajcie, ja sobie też w międzyczasie może porobię rośliny albo coś takiego, bo te wypuszczanie tych roślin jest dość nudne. Do zobaczenia, trzymajcie się, bo cześć! I zapraszam też na inne serie na tym kanale, też cały gram w Batmana i możecie wpaść.